sprawie czuj-czuj? Czuwaj! Czuj-czuj? Czuwaj! Czuj-czuj? Czuwaj! 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 Patrz. Witam Was na kolejnym rajdzie organizowanym przez 6 Szczep. 22 lutego na całym świecie jest obchodzony przez Scouting Światowy, jak i również Związek Harcerstwa Polskiego jako Dzień Myśli Braterskiej. Jest to dzień pamięci nawiązujących do twórcy światowego scoutingu, generała Baden-Powella. W dniu dzisiejszym harcerze Chówca Piła uczestniczą w biegu przygotowanym z tej okazji. Jest to bieg patrolowy nawiązujący do historii miasta Piły, do zabytków, jak i również do patrona miasta, jakim jest Stanisław Staszic. Będą harcerze uczestniczyć w punktach kontrolnych, gdzie zapoznają się z historią, jak również będą musieli przekazać trochę informacji na temat historii, scoutingu. Planujemy kierować się w kierunku dworca PKP. Trasa zapowiada się ciekawie. Damy radę. Damy. Tak. Idziemy na pierwszy punkt kontrolny, czyli rondo koło PKP. Planujemy kierować się w kierunku dworca PKP. A co pan w ogóle? Wymień kolejno stopnie harcerskie oraz sposób ich oznaczenia na mundurze. Wymień 12 elementów krzyża harcerskiego i wyjaśnij ich symbolikę. Wymieńcie jak najwięcej piosenek harcerskich i turystycznych ze słowami rzeka, las, harcerz, harcerka. To dwie mioneko, mam mionek, podbieram go pszczółką. Jedną łapką, drugą łapką, albo wciągam rurką. No dobrze. Tak, do arsenału, arsenał i... Idziemy. Lewo, zwrot! Baczność, spocznij, na wprost do raportu patrz. Czuwaj. Wrócę na to świetle, znajduje się na drużynę harcerską imienia lotników polskich na punkcie patrolowym, stan zgony sprawdzony. Zoczam. Ej, dobra, to spadają! I skąd się dzieci bierze problem? To my się poddajemy, niech nam tu powie. No trochę poczeka jeszcze. No, to jeszcze inne tutaj są rzeczy, na przykład z wiatrem. Z wiatrem? Ciepły wiatr. Ciepły wiatr, lekki wiatr. Z południa na wschód. Nie jest to pola, no. To gdzie? To? Nie. No nie. Co to? Jesteśmy pułkiem szkoły ZS3 i jesteśmy w punkcie przy pomniku kolejarzy. Co było? Co jeszcze? Powiedzieć, co jest dobre, jaka roślina jest dobra na przeziębienie i na biegunkę i jakie czynniki wskazują, że będzie ładna pogoda. Włóczka z czymś krzyżuje się? Z okrzej, a tu 1 maja. Tak, to musimy tam dać. I macie na to 15 minut. Dostali ode mnie trzy szyfry do rozwiązania i mają na to 15 minut. Jesteśmy z Słomyrowa. Bardzo fajnie. Trochę trudno. I długo trzeba stać na punktach. Wesoło było na trzecim punkcie. Jak wiązaliście sznur? Tak. Macie napisać 10 definicji przyjaciela, na przykładzie cytatu przyjaciel, ktoś, przed kim można głośno myśleć. Właśnie tutaj chłopacy ze szkoły odpowiadają na pytania związane z datami Polski. Tak jak przez państwa, czy bitwa pod Grunwaldem, powstania i takie. Ty, może to jest być. Może być to. Bitwa pod Bzurą? Może być. No coś jest na...
Przewaj, drużyna drużynowa, drużyny harcerskiej zadziałającej przy SP7 melduje do drużyny na punkcie kontrolnym. Pójście na beret. Albo jak ktoś nie ma beretu, to co ma? Logatyczkę. Bluza. Bluza. Chusta. Kto trzyma chustę? Jeszcze. Więc jestem drukna Wiktoria, jestem przybaszą w 51. Gromadzie Leśne Dzieci. Stoję tutaj z Julką z 41. drużyny. I przychodzą do nas patrole i odpowiadają głównie na temat historii chówca. Radzą sobie dość. Są różne kategorie wiekowe. I póki co to dają radę. Szana włóczęgę, drogą pylistą, drogą polną, jak królowa panna krajka, słońce się znosi nad stodołą. Możemy znaleźć jaskinię jakąś? Świetnie. Robić obowiązowisko i namiot? Witam, nazywam się druhna Aneta Zgodzińska. Na moim punkcie harcerze starsi są sprawdzani z wiedzy na temat pionierki i budowania obozowiska. Zuchy mają przedstawić plan, co zaraz będą robiły, a harcerze muszą wykazać się znajomością szyfrów. Przód, kochana, tył, kochana, do samego rana. Ciepło masz. A nie, bardzo to bardzo się... To dom. A, dom. Dom. A, racja. Potrzebne jest duże ognisko palące się jasnym płomieniem. Płomień. Krótki, średni, jasny. Gdzie masz jasny? Wysoki, jasny. Duże ognisko. Brzoza. Nie. Słucham, jeśli rozpalamy ognisko, to wiadomo, nie? No. To używamy dębu. Bo niektóre zadania były trudne, niektóre łatwiejsze. Dobrze nam poszło, mi się wydaje. Wróciliśmy dosyć... Drudzy wróciliśmy. Teraz idę na kiełbasę. Naprawdę było strasznie fajnie, a zagadki były nie za trudne, nie za łatwe, ale takie akurat. Mi się bardzo podobało. Byłem na takim czymś pierwszy raz, bo jestem pierwszy rok z zuchem i bardzo mi się podobało. Chciałbym, żeby było takich więcej. No co? Chodźmy dół. Dobra, już znowu. No, nie pomagać, nie pomagać. Ale trzeba zruchna, jak jej pomóc. No i tak zuchy mają tak właśnie cały raj. Cały raj. Podsumowuję, że zmagania wyszły dobrze, drużyny się wykazały wiedzą na dobrym poziomie. Myślę, że będą ludzie zadowoleni po prostu z uczestnictwa w naszym rajdzie. Super było. Dużo myślenia. Naprawdę. Wrażenia myślę, że dobre. Atmosfera była bardzo fajna. Miło się chodziło. Dużo się dowiedzieliśmy. Tak, były bardzo ciekawe punkty. Tak? Można było się dowiedzieć dużo o historii harcerstwa. No cieszę się, już zjadłam jedną, ale jestem taka głodna, że... No jadłam w domu śniadanie, ale jakoś... Pomyślenie mnie zmęczyło, o! Dobrze, bardzo dobrze. Zuchy radziły sobie bardzo dobrze. Z małą pomocą przybocznej i drużynowej. Ale są zadowolone. Ale trochę łażenie. Ale zadowolony. Tak, zadowolony. Tak, byłam raz, nie było zuchów, drugi raz jestem, o pierwszej byłam raz, teraz jestem drugi raz. Jak każdy rajd przeżywał. No dobrze, jesteśmy z Wyżyska, 6. drużyna harcerska Sokoły imieniem Franciszka Murafa.
Właśnie ukończyliśmy bieg z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Jak nam poszło, jeszcze nie wiemy, punktacja jest podliczana. W każdym razie jesteśmy zadowoleni, trasa była bardzo długa. Pytania były bardzo trudne. Bardzo trudne, no i trochę mieliśmy problemy z poruszaniem się po mieście, ale myślimy, że kolejnym razem będzie nam łatwiej, że tą piłę poznamy bardziej. Dziękuję. Dziękujemy.